Cześć, witajcie z tej strony Cyrkon i mam dzisiaj dla was kolejny film informacyjny. Oczywiście z racji tego, iż rozpoczęły się wakacje. Po pierwsze chcieliśmy wam życzyć ze Skubanym udanych wakacji, szczęśliwego wypoczynku, oczywiście nie przed komputerem. Ale to jest film informacyjny spowodowany głównie tym, że od początku tych wakacji, czyli od 28 czerwca 2013 roku, czyli w dniu, w którym nagrywam ten komentarz, na naszym kanale poradniki nie będą ukazywały się już tak jak zwykle od środy, to znaczy w środę poradnik Skubanego, w piątek mój, nie, przepraszam, odwrotnie, mniejsza o to, tylko będą to różne dni. Zostanie tak prawdopodobnie już do ery Battlefielda 4, gdzie te filmy postaramy się wrzucać trochę częściej, bo wiadomo, będzie więcej spraw do omówienia takich podstawowych, bo w Battlefield 4 będzie wielu nowych graczy. Trzeba będzie omówić no takie sprawy jak przejmowanie flag, takie podstawy totalne. Mam nadzieję, że ta część z was, która już to ma dobrze opanowane, nie zrazi się, bo oczywiście po jakimś czasie znów postaramy się znajdować takie tematy mniej popularne. Jak znajdziemy parę bugów, jakieś triki wymyślimy, posprawdzamy parę rzeczy, trzeba będzie poświęcić na to trochę czasu. No ale myślę, że się uda. Co do tego, co mamy teraz, no to postaramy się wrzucać przynajmniej dwa filmy każdego tygodnia. Będą się pojawiały różnie, oczywiście. Czasem będą to poradniki, czasem gameplaye, może jakieś bugi i triki. Różne z tych. Mamy tam trochę filmów nagrywanych do przodu. No tylko będą to już bardziej randomowe dni. Tam w tle sobie oglądacie jakiś mój gameplay z kaspijskiej granicy. Jetem oczywiście. I w związku z tym, że tak jakby można powiedzieć, dobiega końca nasza praca związana z Battlefieldem 3, filmów zbierało nam się teraz ponad 90 i chcielibyśmy, żebyście pod tym filmem, czy też na Facebooku na przykład, napisali, co, jakie filmy uważacie za najbardziej wartościowe na naszym kanale. Mówię tutaj zarówno o tym, żebyście powiedzieli, jakie rodzaje filmów, czy to były krótkie bugi i triki, czy to były dłuższe poradniki, w których na przykład uczyliśmy się latać. Czy najbardziej interesowały was gameplaye? To nam napiszcie. Mm.
Napiszcie też oczywiście, czego wam brakowało, bo na pewno coś się znajdzie. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, po co to, no bo jeżeli wyjdzie Battlefield 4, to my będziemy chcieli już wiedzieć konkretnie, co wszystkich najbardziej interesuje. Właściwie to, co robiliśmy w trzeciej części Battlefielda, można by nazwać takim przydługim prologiem do tego, co będzie się działo w czwórce, ponieważ wiadomo, zaczęliśmy kręcić już ponad rok, może nawet 1,5 roku po premierze gry. Wiadomo, na poradniki było to już dość późno, ale dzięki temu będziemy już mieli doświadczenie przed czwórką i tam wystartujemy. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli na czym wystartować, to na pełnych obrotach. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami grać w tą czwórkę. Więc podsumowując jeszcze raz, od teraz poradniki nie będą pojawiały się w każdą środę i w piątek, tylko w inne dni. Będą to dwa filmy każdego tygodnia. I napisz pod tym filmem, jakie na naszym kanale uważasz za najbardziej wartościowe. To tyle na dziś. Udanych wakacji. Dzięki.